już chyba wszystkie osoby dołączyły, które były w poczekalni. Na początku mam prośbę o informację, czy mnie słychać, czy mnie widać. Jeśli ktoś mnie słyszy, to proszę w dolnym lewym rogu potwierdzić, że Państwo mnie słyszą i widzą. Aha, dziękuję. No tak, to świetnie. No dobrze. To w takim razie witam bardzo serdecznie. Ja nazywam się Michał Tragarz. Będę miał przyjemność prowadzić dzisiejsze webinarium Techniki partycypacyjne w pracy z uczniami. I no tak, może kilka słów, dlaczego ja zostałem tutaj poproszony przez zresztą koordynatorkę programu Młodzi w Akcji, Annę Miturek, która jest z nami również. Nie jest widoczna Ania, ale jest z nami online i też będzie na czacie do Państwa pisać, czy też odpowiadać na pytania. Właśnie Ania koordynuje program Młodzi w Akcji, w ramach którego to webinarium się odbywa, a ja, no tak się składa, że również pracuję w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Co prawda na co dzień zajmuję się innym programem Szkoła Demokracji, który ma właśnie na celu zwiększenie udziału uczniów w życiu szkoły, czyli promuje jakby partycypację uczniowską w szkole. To, co dzisiejszy temat nie dotyczy tej partycypacji typowo szkolnej, czy tych mechanizmów demokratycznych, czy też włączających uczniów w życie szkoły. Skupimy się na partycypacji w zakresie projektów społecznych, czy też projektów edukacyjnych, które, jak rozumiem, większość z Państwa realizuje albo zamierza realizować, więc to, na czym dziś się skupię, no to właśnie to, jak można w takie działania społeczne, czy też edukacyjne włączać uczniów, żeby udział ich w tychże projektach był większy, żeby właśnie ta partycypacja była wzmocniona. Czy coś jeszcze na początek? No tak, no i to, co dziś przygotowałem dla Państwa, no ze względu na to, że no, pracujemy właśnie online, to oczywiście ja przedstawię kilka takich technik, czy no po prostu ćwiczeń właściwie aktywności, które można zastosować na różnych etapach projektu właśnie w tym celu, żeby zwiększyć udział uczniów. Ogólnie oczywiście też powiemy sobie, czym ta partycypacja jest i też jak można ją jakimi drobniejszymi aktywnościami wzmacniać w trakcie naszych działań. Oczywiście te aktywności najlepiej sprawdzić w działaniu, natomiast no, tutaj no, niestety nie będziemy mieli tej możliwości ze względu na formę. Mam nadzieję, że też dostaną Państwo linki do publikacji, w których te aktywności są opisane, więc też będzie możliwość na spokojnie je sobie potem się z nimi zapoznać. No i oczywiście, jeśli będą jakieś pytania, no to my też właśnie po to jesteśmy, żeby na nie odpowiadać. Więc mam nadzieję, że to będzie taka konkretna dawka informacji. Mam też prośbę tutaj może na sam początek, no my tutaj się tak krótko przedstawiliśmy, jakby mogli Państwo napisać właśnie na czacie z jakiej szkoły Państwo są, z jakiej miejscowości, tak po prostu w jednym zdaniu. Widzę, że tak naprawdę same panie, więc jakby mogły panie napisać, z jakich panie są właśnie szkół. No być może nie tylko mamy osoby ze szkół, po prostu krótko się przedstawić. To byłbym bardzo, bardzo zobowiązany, bo to też dla nas będzie taka ciekawa informacja, kto do nas dołączył i też ile osób rzeczywiście słucha, a ile jest tylko zalogowanych. Okej, bardzo, bardzo Panie wszystkie witamy. Witamy Bydgoszcz, Kalisz, Witkowo, Radom, Miedniewice, jeszcze chyba Biecz mignął wcześniej. Tak, Południowa Małopolska oczywiście, Biecz, tak, znam. Opoczno, Wrodcanka, Gorzów Szanowski, super, Będzin. No dobrze, to tak, to w międzyczasie również, może się przedstawią, które się jeszcze nie przedstawiły, na rozgrzewkę takie pytanie do zastanowienia dla pań, czy właśnie jakby mogły panie wrócić do tej swojej edukacji szkolnej, swoich czasów, czy właśnie w trakcie tej edukacji czuły panie, że miały wpływ na to, co się dzieje w szkole. I zrobimy w formie takiej krótkiej ankietki. Zaraz mamy gdzieś. Zapraszam do odpowiedzi na to krótkie pytanie. Chwilę poczekamy. Wszyscy mili. Zapraszam jeszcze. Widzę, że 5 osób nie odpisało, więc dam jeszcze kilkanaście sekund. Halo, halo. Zapraszam do wypełnienia ankiety, jeśli ktoś jeszcze nie wypełnił. No dobrze, to tak wyglądają wyniki z 12 osób. No, raczej większość odpowiedziała, że rzadko był ten wpływ odczuwany lub czasem, chociaż są osoby, które często lub bardzo często miały ten wpływ. Miały to szczęście, że szkoła no, dawała tę możliwość. Ale myślę, że ten rozkład odpowiedzi oczywiście tutaj na tej grupie 12 osób nie jest jakiś bardzo, w żaden sposób nie jest reprezentatywny, ale mniej więcej on też pewnie pokazuje taką proporcję, jaka jest rzeczywiście w tych polskich szkołach. Także rzeczywiście no jednak no duża część polskich uczniów, uczennic rzeczywiście tego wpływu nie czuje. No to zresztą też potwierdzają badania, które na przykład my robiliśmy wśród polskich uczniów, czy też większe badania ogólnopolskie, Młodzież 2016, no, w większości przypadków rzeczywiście tego wpływu uczniowie raczej nie czują. Okej. Dobrze, to zaraz musimy wrócić do prezentacji. No. No. Coś mi zniknęło, przepraszam bardzo, ale... Ania, czy ty widzisz prezentację? No, przepraszam, że tutaj coś kliknąłem i prezentacja mi zniknęła. Okej, dobrze, już się udało chyba. A, dobrze, dobrze. No, niestety tutaj te funkcje są bardzo użyteczne, ale niestety trzeba pomiędzy nimi przeskakiwać. No właśnie, to teraz... Do tych osób, które zaznaczyły, że ten wpływ na swoją edukację miały, no to też proszę pomyśleć o tym, właśnie jaka to ten państwa głos miał znaczenie, rzeczywiście wpłynął na coś realnie, na rzeczywistość wokół państwa. Jeśli takiego doświadczenia z edukacji szkolnej nie macie, no to możecie pomyśleć o takiej sytuacji, w której no już powiedzmy z dorosłego życia być może była taka sytuacja. Jeśli ktoś ma ochotę się podzielić, na przykład na czacie napisać właśnie, kiedy był taki moment, kiedy właśnie no, mieliście to poczucie, że to coś, co ja zrobiłam, powiedziałam, rzeczywiście coś zmieniło, to też byłoby ciekawe i też w jaki sposób to, co na przykład wtedy czuliście, jak to doświadczenie, czy to było ważne doświadczenie, to nie było ważne. Jeśli ktoś ma ochotę się podzielić tą sytuacją, to zapraszam jako taki przykład, no, czy też w ogóle wzbudzenie tej refleksji. Zachęcam. Ja w międzyczasie przejdę dalej. I tak, no oczywiście zaczynając od definicji, no to właśnie partycypacja jest udziałem obywateli w życiu instytucji publicznych i podejmowaniu decyzji ich dotyczących, tak? Czyli możemy oczywiście odnosić zarówno partycypację do poziomu państwa, poziomu samorządu terytorialnego, ale też również takich instytucji jak właśnie szkoła czy instytucje kultury, prawda, czy też no jakiekolwiek instytucje, które jakby no w założeniu są właśnie publiczne, natomiast obywatele, obywatelki też mają prawo brać udział w decydowaniu o tym, co się tutaj dzieje. Jak to się przekłada na projekty? No, czyli projekty oczywiście nie są zazwyczaj projekty nie są instytucją publiczną, są działaniem społecznym dodatkowym, natomiast właściwie większość tych mechanizmów również działa. Czyli tak, tworzenie grupy i też po kolei będę w dalszej części prezentacji zaprezentuję właśnie odnośnie każdego z tych etapów propozycje aktywności, tak? Czyli co można właśnie zrobić, żeby na tym etapie włączać uczniów. Czyli od tworzenia grupy przez cel działania, który jest bardzo ważny, myślenie o celu, rozumienie celu przez uczestników jakiegokolwiek działania jest właściwie kluczowe dla tego, żeby te osoby mogły poczuć się włączone, że tak, no bo oczywiście jeśli jestem zmuszony do robienia czegoś, czy zmuszony, czy zachęcony, no czy robię po prostu coś, co, no ale też nie do końca zdaję sobie sprawę, dlaczego to robię, dlaczego to jest ważne, czy też nie rozumiem tego celu, no to ciężko mieć to poczucie wpływu, ciężko mieć poczucie, że to jest moje własne działanie. Więc to jest bardzo ważne, żeby na etapie myślenia o tym celu jak najbardziej właśnie włączyć uczniów. Planowanie działania, oczywiście samodziałanie, tak, i etap też, o którym czasem się zapomina, czyli podsumowanie, tak. To są generalnie też no, takie kroki, które się przechodzi po kolei w projekcie. Zacznijmy właśnie od pierwszego, czyli tworzenia grupy, czy to może być oczywiście etap, kiedy grupa wcześniej nie znała i zaczyna razem pracować, tak? Czyli kiedy tworzymy taką grupę osób na przykład z różnych klas albo w ogóle jest to pozaszkolne działanie, ale to również jest ten etap, kiedy grupa już powiedzmy wcześniej pracowała, czy na przykład jest to klasa, tak? Ale zaczynamy jakieś wspólne działanie. Na tym etapie na pewno najważniejsze jest to, żeby osoby, które tę grupę tworzą, miały takie poczucie, że są istotnymi członkiniami tej grupy, tak? Że dołączają nie jako, powiedzmy, bierni słuchacze czy też wykonawcy czegoś, co ktoś już wymyślił, tylko że rzeczywiście ta grupa już na tym poziomie takich relacji jest w miarę równorzędna, tak, że wszystkie osoby są mniej więcej ważne. Tak samo. I tutaj mamy takie pierwsze ćwiczenie, które ja osobiście bardzo lubię wykonywać, stwarza mi to dużą przyjemność. Tutaj na prezentacji akurat rzeczywiście jest taka trochę niewyraźna, ale też tak, tutaj pani Grażyna napisała, że ma nieczytelny ekran prezentacji. Czy to jeszcze u kogoś się powtarza? Nie, raczej nie powinno. Nie wiem, z czego to wynika, ale to może wynikać po prostu z... tutaj u pani... A, dobrze, to może u pani po prostu coś działało. Ćwiczenie mapa marzeń. Mapa marzeń jest takim ćwiczeniem kreatywnym, do którego możemy właśnie zaprosić całą grupę na samym początku pracy nad projektem, czy w ogóle na początku formowania grupy i trochę właśnie zadać takie pytania natury ogólnej, ale już odnoszące się właśnie do konkretnych osób, tak? Czyli czego chciałabyś nauczyć się w projekcie, dlaczego się do tego projektu zgłosiłaś, dlaczego chcesz wziąć udział, co chcesz osiągnąć i co chcesz dostać jakby przez udział w tym projekcie, prawda? Czyli jak twoje umiejętności, które posiadasz, możesz do tego projektu włożyć. Więc takie pytania zadajemy osobom i prosimy uczestników o to, żeby przygotowali na kartkach A4 albo A3 taką wizualizację odpowiedzi na te pytania, tak? Czyli oczywiście można to zrobić w formie takiej bardzo prostej, czyli po prostu osoby zapisują odpowiedzi na te pytania, tak? To jest jedna opcja, albo właśnie można to zrobić w takiej opcji bardziej kreatywnej, czyli wykorzystując stare jakieś kolorowe gazety, czy kolorowy papier, czy różnego rodzaju materiały plastyczne, z których można korzystać i stworzyć taki kolaż, prawda, który ma przedstawiać odpowiedzi na te pytania. Oczywiście w zależności od projektu możemy te pytania trochę modyfikować, tak, no bo jeśli wiemy, że już w którąś stronę będziemy szli, no to właśnie można te pytania dostosować, tak, do natury projektu, no albo można je pozostawić na tym poziomie, którym tutaj proponujemy, tak, czyli tutaj są te pytania. No i uczniowie sobie tworzą, prawda, te kolaże, no i później wspólnie je omawiamy. No istotne jest to, żeby oczywiście te oczekiwania, czy te marzenia, prawda, no nie zostały tylko na tych kolażach, tak, czyli warto je spisać. Takie istotne, powiedzmy, kwestie, które padały od uczniów, czyli na przykład właśnie jakie są moje oczekiwania wobec projektu, tak, czego chciałbym się dowiedzieć, czego chciałbym się nauczyć. Warto to zostawić gdzieś zapisane, tak, czyli na przykład spisać to na wspólnym arkuszu flipchart, no mieć to na pewno spisane. Raz, żeby trochę potwierdzić wartość tego, tak, że rzeczywiście te wasze oczekiwania, z którymi tu przychodzicie, są ważne, są istotne i trochę też istotne jest to, żeby tutaj prawda, zarówno te oczekiwania, które mogą się wiązać z tym, że na przykład będę zwolniony z lekcji, tak, albo dostanę 5 z przedmiotu, też nie wartościować, tak, bo mogą być zarówno z takiego poziomu, jak i bardziej, no, że chcę się nauczyć nowych rzeczy, tak, albo chcę poznać ciekawe osoby. Wszystkie te rzeczy są ważne, tak, i jakby warto właśnie, żeby zostały zapisane. I też później można do nich wrócić, tak? Czyli na przykład po zakończeniu projektu wyciągamy tę te mapy marzeń albo te spisane oczekiwania i marzenia i po prostu pytamy uczniów, czy je zrealizowali, czy to się po prostu spełnił. To też wtedy pokazuje, że okej, rzeczywiście to, no tak, że wracamy do tego, że to nie było tylko takie ćwiczenie dla ćwiczenia, ale że zastanawiamy się, czy się to udało, tak? Czy rzeczywiście te wasze oczekiwania wam zrealizować. A jeśli nie, no to dlaczego? Tak? Co oczywiście może być też podstawą do jakichś modyfikacji, tak? No bo jeśli usłyszymy od uczniów na tym etapie, że no przykładowo chcemy robić projekt, który zupełnie nie uwzględnia na przykład internetu, tak? Albo nowych technologii, a usłyszymy od uczniów, że ich oczekiwanie no to jest właśnie zwiększyć swoje umiejętności w tym zakresie, no to też jest wskazówka, że coś powinniśmy zidentyfikować. Mapa marzeń bardzo fajna, no nie wiem, mi to zawsze bardzo dobrze wychodzi, wszyscy się fajnie bawią i to też trochę na inny poziom przynosi, bo czasem takie zadanie samego pytania wprost uczniom, no dobrze, no to jakie są wasze oczekiwania od projektu, no niekoniecznie spotka się od razu z taką odpowiedzią, prawda, pełną, natomiast tutaj jest chwila refleksji, trochę inne myślenie. Mapa marzeń pierwsza aktywność. I też druga taka aktywność dość prosta, która też no, która ma trochę inny cel, czyli też dość często proponujemy ćwiczenie kwiatek, na którym właśnie uczestnicy w postaci takiego kwiatka, znaczy rysuje się ten kwiatek, prawda? Każdy płatek przypada jednej osobie. Tutaj trochę ta wizualizacja jest nie do końca, bo te płatki powinny na siebie zachodzić, tak? Czyli jakby każdy płatek powinien mieć część wspólną z płatkiem sąsiednim i na tych płatkach osoby mogą zapisywać, no tutaj jest taka propozycja, żeby zapisywały swoje umiejętności, czy też jakieś swoje mocne strony, coś co potrafią robić, coś co lubią robić, tak? Czyli bardziej już to jest nakierowane na działanie, tak, na zadania, na identyfikację mocnych stron, ale na przykład można również zadać podobne pytanie, co w przypadku mapy marzeń, czyli moja motywacja, tak? Dlaczego chcę uczestniczyć w tym projekcie? To zależy oczywiście od celu, można te pytania w przypadku kwiatka również modyfikować. Tak? No to istotne jest to, że w tej części kwiatka, która jest, w tej części płatka indywidualnej osoby zapisują tylko rzeczy, które mnie dotyczą, natomiast później rozmawiamy z sąsiadem lub sąsiadką i na tej części wspólnej zapisujemy to, co nas łączy, tak? Czyli, że na przykład jeśli pytamy o te umiejętności, no to szukamy czegoś, co obie osoby potrafią robić, tak? I je zapisujemy. Na ostatnim etapie możemy wspólnie w tej całej grupie, która robiła kwiatka, zastanowić się, czy jest coś takiego, co możemy na samym środku napisać i uwzględnić jako naszą wspólną część. Dlaczego to warto robić? No moim zdaniem dlatego, że często osoby młode nie mają takiego poczucia, że coś potrafią, tak? To znaczy, że często mówią właśnie, no ja to w sumie nie jestem w niczym dobry, więc zachęcanie ich do takiej refleksji, żeby jednak znalazły te mocne strony i że często rzeczy, też wskazanie na to, że często takie rzeczy, których oni nie doceniają, są ich mocną stroną, tak? To znaczy, że też są ekspertami od rzeczy, których na przykład my jako dorośli już nie jesteśmy ekspertami, prawda? Czyli przykładowo jakichś aplikacji na telefon, tak? Które znają, które potrafią obsługiwać, co oczywiście jest kompetencją, tak? Jest jakąś wiedzą, którą mają. Więc też, żeby to wyszukały. To nie wiem, czy potrafią świetnie grać w grę komputerową jakoś, tak? Co też możemy wykorzystać przecież przy projekcie, tak? To ćwiczenie ma na celu to, żeby właśnie trochę uczniów, że tak powiem, no pokazać im, że te umiejętności, z którymi przychodzą na początek projektu, również są ważne i że możemy się wspólnie zastanowić, jak możemy je wykorzystać, tak? I żeby rzeczywiście, no oczywiście kontynuacją tego ćwiczenia powinno być to, żeby dalej przy planowaniu działania gdzieś te umiejętności starać się rzeczywiście wykorzystać, tak? No, żeby rzeczywiście nie było takiej sytuacji, że przykładowo Daniel nam tutaj napisał kilka rzeczy, no ale później okazuje się, że rzeczywiście niczego z tych rzeczy nie jest w stanie wykorzystać, tak? No, żeby to też jakoś uwzględnić. I tak jak powiedziałem, no kwiatek można stosować właśnie do pytania o motywację, do pytania o umiejętności, czy na przykład o jakieś wartości, które są dla mnie ważne, tak? Dlaczego ten projekt jest dla mnie ważny. To takie dwie propozycje na ten etap wstępny. Ten etap, powiedzmy, kiedy grupa się poznaje, ma za zadanie właśnie zapracować. Druga część to jest cel, ustanowienie celu, tak? No tak jak powiedziałem, tu istotne jest też to, żeby w ogóle wytłumaczyć uczniom, dlaczego rozmowa o celu jest istotna, także działanie powinno mieć cel, szczególnie projekty społeczno-edukacyjne, że powinno do czegoś dążyć, tak? I też ten cel jest później dla nas punktem odniesienia po zakończeniu tego działania. I co my tutaj proponujemy? Generalnie w tym, żeby sobie wyznaczyć ten cel, ja zachęcam do tego, żeby wyjść w teren, żeby odnieść ten, żeby trochę cofnąć się jakby krok do tyłu i przeprowadzić jakąś taką identyfikację potrzeb, tak? Tego, co rzeczywiście może być przedmiotem naszego działania, też żeby to uczniowie zidentyfikowali te potrzeby, czy to szkoły, czy to miejscowości, no to zależy, na jakim poziomie oczywiście Państwo pracujecie, ale no właściwie w większości przypadków te projekty wychodzą poza tylko tę grupę, prawda, która działa, więc zawsze jest ten pretekst, żeby właśnie no, po prostu to zbadać, tak? Ma to dwa cele, znaczy jeden cel to jest identyfikacja celu, tak, ale drugi cel to jest również taki, żeby też wzmocnić właśnie uczniów, żeby też poczuli się jeszcze bardziej ekspertami, trochę takimi osobami, które nie tylko właśnie realizują projekt, ale też same doszły do tego, jaki projekt jest potrzebny. Spacer badawczy to jest też aktywność, no to tak, no ja tutaj oczywiście wybrałem tylko takie aktywności, które sam lubię, nie proponuję Państwu rzeczy, których nie lubię robić, więc i tak, no jeśli chodzi o tą diagnozę, no to ja zdecydowanie jestem właśnie wielkim fanem takich metod aktywnych, tak, takich metod, w których rzeczywiście nie jest to tylko sucha ankieta, którą przygotowujemy, dajemy komuś do wypełnienia i tylko odbieramy, tak? Tylko takich metod, które zawierają tę interakcję, tak? Pomiędzy osobami. Spacer badawczy właśnie polega na tym, że w jakimś obszarze, prawda, który już sobie, w którym chcemy działać, tak? Zapraszamy osoby, kilka osób, w jakiś sposób związanych z tym miejscem, tak? No, czyli przykładowo, jeśli naszym obszarem działania jest szkoła, no to po prostu, nie wiem, zapraszamy kogoś z każdego poziomu, prawda? Być może nauczycieli, być może kogoś z dyrekcji, być może kogoś z Rady Rodziców. Istotne jest to, żeby ta grupa była zróżnicowana, żeby to były osoby, które mają trochę inny punkt widzenia. I przygotowujemy wcześniej dla tych osób pytania, prawda? Które my możemy albo mieć spisane i po prostu je zadawać w trakcie spaceru, ewentualnie możemy taki arkusz, jeśli to są jakieś krótkie pytania, po prostu wręczyć osobom, które z nami na ten spacer badawczy idą i one jakby w trakcie spaceru uzupełniają, tak? No czyli przykładowo, jeśli to jest spacer badawczy po szkole, no to może być właśnie pytania mogą dotyczyć tego, miejsca, w których lubię spędzać czas na przerwach, albo miejsca, w których źle się czuję, tak, w szkole, tak, nie lubię przebywać, przypadowo. Mogą to być oczywiście takie pytania, w których my już wcześniej sobie zidentyfikowaliśmy przystanki, tak, wiemy, że no nie wiem, zatrzymamy się na boisku szkolnym, zatrzymamy się na stołówce, zatrzymamy się na pracowni informatycznej, tak, i w każdym z tych miejsc trochę inne pytania zadamy, tak, no i właśnie w stołówce zapytamy, no jak jecie obiady, to co wam najbardziej przeszkadza, tak? Co byście chcieli zmienić w tej stołówce, a z kolei co wam się podoba, tak? I słuchamy po prostu osób, które dzięki temu, że jesteśmy na miejscu, też mogą na bieżąco odnieść się, tak? No tutaj zawsze się robi ta kolejka, prawda, przez to, że jest tylko jedno stanowisko do wydawania obiadów, tak? No i zawsze jak jest długa przerwa, no to po prostu ci, którzy się spóźnią, no to później spóźniają się na lekcję, po prostu nie zdążają zjeść obiadu. prawda? Można się odnieść do tej przestrzeni. Spisujemy te uwagi oczywiście, to jest ważne. To jest taka aktywność, która właśnie sama w sobie już ma wartość, sama w sobie już trochę aktywizuje, tak, naszych uczestników, również tych spacerowiczów, prawda? No i oczywiście pomaga nam sobie określić ten cel, tak? No bo jeśli wszyscy nam będą mówili, no, że po prostu na tej przestrzeni szkolnej, no to zdecydowanie największym problemem jest to, że no nie wiem, nie ma gdzie spokojnie zjeść kanapki, tak? No to być może to jest temat, być może to jest właśnie cel naszego projektu, żeby przygotować miejsce, w którym uczniowie mogą zjeść drugie śniadanie, tak? Druga metoda to jest coś, co też mapa, tylko no to jest rzeczywista mapa, tak? No mapa marzeń, mapa oczekiwań czy mapa marzeń, no nie była taką mapą. Natomiast tu jest taka mapa rzeczywista okolicy, czyli po prostu w ten sposób, żeby z arkuszem rzeczywiście papieru, na którym albo będziemy mieli wydrukowaną po prostu mapę z Google Maps, tak, czy tam z OpenStreetMaps, z jakiegokolwiek innego, z jakiejkolwiek innej mapy internetowej, bo to mogą być arkusze takie A4, albo można to zrobić rzeczywiście w też taki sposób animacyjny, czyli rzucić z rzutnika, prawda, mapkę na ścianę i na dużym arkuszu jakimś tam, czy to arkuszu flipchart, czy jakimś papierze pakowym, prawda, odrysować te kontury naszej miejscowości, czy tego terenu, którym chcemy się zająć, i wtedy to jest ten jeden duży arkusz. Można na dwa sposoby zrobić i prosimy wtedy osoby, z którymi rozmawiamy, no i tutaj znowu oczywiście pytamy te osoby, których to miejsce, czy to jest na przykład park w tym momencie, tak? No to mamy tą mapę parku i rzeczywiście idziemy do tego parku i prosimy mieszkańców, tych bywalców tego parku, osób, które spotkamy, o to, żeby zaznaczyły, tak, na tej mapie takie miejsca, które nas interesują, tak? No bo to oczywiście też sami możemy zdecydować, jakie pytania zadamy. Czy miejsca, które są dla nich ważne, czy miejsca, które uważają za na przykład zapomniane albo zaniedbane, tak? Czy miejsca, których czują się bezpiecznie, albo właśnie których się czują niebezpiecznie, no to już jakby jakie konkretne, który aspekt będziemy badać, no bo na przykład możemy sobie powiedzieć, że chcemy zbadać na przykład postrzeganie parku przez właścicieli psów, tak? Czyli trochę zawęzić sobie tę grupę, no i wtedy już pytamy tylko osoby, które wychodzą z psami na spacer, tak? No i pytamy tylko właśnie o to, jak ten park spełnia ich potrzeby, tak? Jako właściciela psów, czy też potrzeby ich psa. No istotne jest to, że generalnie właśnie zaznaczają te punkty, tak? Zaznaczają te punkty na tej mapce, z którą chodzimy, albo na tych mapkach małych A4, albo na tym dużym arkuszu. No, z dużym arkuszem oczywiście nie chodzimy, tylko umieszczamy go w jednym miejscu. I po przepytaniu określonej liczby osób pokazują już nam się pewne wspólne cechy, tak? No, że jeśli przepytamy tam ze 30 osób, no to już najprawdopodobniej uda nam się zidentyfikować być może jakieś obszary albo jakieś miejsca, które właśnie albo wymagają zmiany, albo jakiegoś działania, tak? To jest również taka metoda, która jest właśnie dostępna dla uczniów, tak, jakby nie wymaga jakichś specjalnych umiejętności badawczych, czy tam socjologicznych, jest w miarę taka kreatywna i daje konkretne też informacje, tak, kiedy rzeczywiście trochę tych osób przepytamy. No i oczywiście no to, co jest ważne, niezależnie od tego, jakiej metody tej korzystamy, żeby właśnie później przeprowadzić taką rozmowę, tak, z uczniami. No dobrze, to co waszym zdaniem wynika z tych badań, tak? Jakby co uważacie, że waszym zdaniem jest jakimś tematem, celem, tak, którym powinniśmy się zająć, tak? Nie używam tutaj słowa problem, bo też często tutaj rzeczywiście skupiamy się na problemach, to jest inna kwestia. Czasami to są pozytywne rzeczy, tak? Być może jest tak, że niekoniecznie musimy się opierać na czymś, co nie działa, co jest nie okej, ale możemy się czasem oprzeć też na tym, że coś już działa, tak? I chcemy to wykorzystać, chcemy coś z tym jeszcze zrobić. No, ważna jest ta rozmowa, tak? Ważne jest, żeby uczniowie mieli to poczucie, że oni sami, oczywiście, no, w zależności od wieku, tak? No bo różni się ta refleksja od tego, czy pracujemy z 10-latkami, czy z 17-latkami, ale że oni sami gdzieś te problemy zidentyfikowali, tak? I to jest bardzo ważne, bo naprawdę po przeprowadzeniu takiego badania, po omówieniu tego wspólnie, ten cel jest już dla nich zrozumiały. Tak? Oni wiedzą, dlaczego będziemy robić właśnie to działanie, a nie inne. Tak? Dlaczego? No i też mają to poczucie, że trochę każdy z nich w tym uczestniczy. Tak? Że to nie jest tak, że pani przyszła, powiedziała, słuchajcie, robimy zbiórkę karmy dla schroniska, no bo po prostu wiadomo, że w schronisku potrzebują karmy. Więc tak, tylko że to sami gdzieś zbadaliśmy, tak? Sami rzeczywiście zbadaliśmy, że ten problem jest, że to jest potrzebne. No dobrze, to takie były dwie metody na określanie celu. Planowanie. No tak, planowanie tutaj w tej części istotne dla poczucia zaangażowania czy włączenia, no jest oczywiście, można powiedzieć, że są dwa aspekty. I jeden to jest taki, żeby zadania, które są przydzielone, były zgodne z moimi kompetencjami z jednej strony, czyli że no jest to coś, co czuję, że to potrafię, czuję, że albo mnie to interesuje, tak, chcę to robić. Ale z drugiej strony, że jest to trochę wyzwanie dla mnie, tak? Znaczy, że to nie jest coś banalnego. Czyli to też istotne jest, żeby właśnie na przykład no, przy jakiejś stałej współpracy z jakimiś osobami żeby te zadania nie były tak trwale przydzielone. Tak? No wiadomo, że Ania jest utalentowana plastycznie, prawda? No to jak trzeba zrobić plakat, no to wiadomo, że to ona zrobi, tak? No przy 10. plakacie to już rzeczywiście nie będzie dla niej wyzwanie, tak? Więc też to poczucie tego zaangażowania, czy poczucie tego wpływu raczej będzie mniejsze niż większe. No chyba, że ona sama rzeczywiście bardzo tak chce po raz 10. robię. No właśnie, i co możemy zrobić? No tutaj jest też często ten problem, że właśnie szczególnie młodsi uczniowie czy uczennice mają trudność z określeniem tych swoich mocnych stron. Tak? Tutaj jest takie ćwiczenie, które proponujemy socjogram. Bardzo proste, szybkie i właśnie, ale już pozwalające zidentyfikować te mocne strony, tak? Czyli określamy pewne aspekty projektu. No tutaj są podane przykładowe, tak? Takie podstawowe, czy bardziej lubię pracować z ludźmi, czy sam, czy w ruchu, czy siedzieć, czy moją mocną stroną jest bardziej słowo, czy obraz. Czy wolę rozmawiać, czy pisać, czy mówić, czy słuchać, tak? No ale to możemy sobie sami zdefiniować, tak? Kiedy na przykład już wiemy, że no nie wiem, czy na przykład właśnie, czy raczej technologia, czy raczej jestem analogowy, tak? Czy raczej, no tak, no właśnie, robimy festiwal filmowy, no to właśnie, czy znam się na tych filmach, czy znam się na kinie, czy się nie znam na kinie na przykład, tak? No i właśnie osoby zaznaczają kropkami, tak, na osi, tak, zaznaczają kropkami, jak oceniają swoje kompetencje. No i oczywiście też później trochę o tym rozmawiamy, tak, wspólnie, żeby po prostu zobaczyć, jak to się rozkłada, tak, no, może się tak okazać, że na przykład nikt w naszej grupie nie lubi pisać, tak, no i co z tym zrobić? Coś tam pewnie trzeba napisać, no więc, ale można to zminimalizować na przykład, tak. No to taka metoda, która właśnie pozwala trochę zainicjować taką rozmowę w trochę inny sposób, taki bardziej wizualny. I też no to ćwiczenie, które występuje w wielu wersjach, być może Państwo któreś z tych wersji znają. Oj, przepraszam bardzo, tak mi trochę w gardle drapie. Jest to ćwiczenie Walta Disneya. Które pomaga już przy rozważaniu konkretnych pomysłów, tak? Czyli no, być może jest tak, że właśnie uczniowie zgłaszają różnego rodzaju pomysły. No, ja bym chciał zrobić to, a może zróbmy tamto. Co jest oczywiście super, tak? No bo też o to nam chodzi i jakby do tego też warto zachęcać, tak? No, żeby pytać uczniów, no dobra, no to co w odniesieniu do tego celu, mamy ten cel, prawda? Wyznaczyliśmy sobie cel, no to jak odpowiemy na ten cel, jak zrealizujemy ten cel, tak? Więc mamy kilka pomysłów, które wtedy możemy rozważyć właśnie za pomocą tej metody. Ja jak to robię, to też zmieniam trochę kolejność tych pokojów. Generalnie chodzi o to, żeby przechodzić przez te pokoje i rozważać jakiś pomysł albo jakąś tezę, no to oczywiście może być do różnych celów użyte z trzech perspektyw, tak? Czyli mamy perspektywę taką idealistyczną, marzyciela, czyli tutaj w pokoju marzyciela skupiamy się na tym, co może się udać, dlaczego ten pomysł jest dobry generalnie, tak? Czyli pozytywy, co możemy osiągnąć, co jeszcze można by tutaj zrobić, tak? Ale nie, w ogóle nie ograniczamy się w tym, myśleliśmy w pokoju marzyciela, tak? I wtedy ja robię tę zmianę, bo tutaj jest, że najpierw realista, potem krytyk. Ja myślę, że lepiej przejść w drugim pokoju do pokoju krytyka, czyli skupić się na tych złych teraz, czy teraz wynajdujemy wszystkie trudności, jakie się mogą pojawić, prawda? Wszystkie kwestie, które mogą zakłócić realizację projektu, albo wszystkie kwestie, które sprawiają, że to nie jest dobry pomysł. Czyli przechodzimy jakby z tego pokoju. To można też zrobić właśnie symbolicznie nawet, tak? Czyli jeśli mamy możliwość, to super, tak? Czyli rzeczywiście przechodzić na przykład z jednego rogu sali do drugiego rogu sali, tak? Albo z jednej sali do drugiej sali. Ewentualnie nawet, no, czy to oznaczyć na przykład jakimiś kolorami, czy w inny sposób. Ta metoda to jest taka uproszczona metoda, być może Państwo też słyszeli o takiej metodzie kapeluszy De Bono. Jeśli Państwo znają, no, w kapeluszy De Bono jest 6 i polega to w sumie na tym samym, tylko że po prostu jest trochę więcej, jest 6 perspektyw, tak? No, myślę, że w przypadku uczniów, w przypadku młodszych, szczególnie uczniów, 3 pokoje wystarczą już w zupełności, już nie trzeba z nimi wchodzić w te bardziej subtelne, które właśnie proponował De Bono. No i właśnie po pokoju krytyka mamy pokój realisty, czyli tutaj staramy się trochę no już skupić na tym, co rzeczywiście z tego możemy zrobić, tak? Co jest realne i jakby wyrównać, powiedzmy, te 2 pokoje poprzednie, tak? Czyli no dojść do jakiejś konkluzji, no, czy generalnie to jest raczej pomysł, który z naszymi umiejętnościami, z naszymi zasobami jesteśmy w stanie zrobić, czy nie. Zachęcam do takiej metody wyboru pomysłów, no bo ona też po pierwsze trochę nas odciąża jako opiekuna z decydowania o tym, jeśli jest kilka pomysłów, tak, od uczniów, które padają. Oni sami jakby to rozważają, prawda, i zazwyczaj pewnie dochodzą do, znaczy pomysły jakieś bardziej nierealistyczne, tak, czy absurdalne sami odrzucają w tej dyskusji i my nie musimy tego robić, tak, i też nie narażamy wtedy, i wtedy też pomysłodawcy nie czują, że no znowu nauczyciel nie zgodził się na mój pomysł, tak, tylko racjonalne argumenty całej grupy przekonały mnie, że ten pomysł nie jest, rzeczywiście nie jest dobry. No albo może mnie nie przekonały, ale przynajmniej wiem, że to rzeczywiście większość grupy tak się wypowiedziała. To raz. No a 2, że cała grupa ma właśnie to poczucie wpływu, tak? Czyli tę partycypację partycypuje w decyzji, tak? W decyzji o tym, co zrobimy. No tu myślę, że taka grupa, no, znaczy liczba osób to trochę też zależy właśnie od tego, czy ta grupa właśnie ze sobą już wcześniej pracowała, czy nie. Czy potrafi kulturalnie dyskutować ze sobą, tak? No bo rzeczywiście, jeśli to jest grupa, gdzie osoby są bardzo jeszcze nie mają tej umiejętności kulturalnej dyskusji, to nie wiem, przekrzykują się, prawda, nie potrafią się słuchać, no to wtedy, no nie wiem, ograniczyłbym to do 5 do 6, tak, żeby też dbać o tą kulturę. No jeśli to jest grupa, która już potrafi dyskutować, coś takiego przeszła wcześniej, no to nawet do 16, 20 myślę, tak? No czyli taka grupa, powiedzmy, którą jesteśmy w stanie rzeczywiście realnie w jednej klasie zmieścić, ale no to jakby dostosować dostosować do, no właśnie, do tego doświadczenia czy zaawansowania samej grupy. No tak, no to kapelusze, pokoje Walta Disneya, tudzież kapelusze De Bono, bardzo polecam, zachęcam. One też w ogóle fajnie działają, tak na marginesie, naprawdę inaczej się trochę myśli, tak, kiedy jest ta rama taka tematyczna, tak, że to nie jest taka dyskusja, która ja tutaj podam argument za, ktoś poda argument przeciw i zaczniemy ze sobą dyskutować, a potem ktoś jeszcze zrobi dygresję do jakiegoś innego argumentu, tylko mamy to tak uporządkowane. Teraz jesteśmy w marzycielu, krytyku i w realiści. Dobrze, idziemy dalej, bo czas nas goni. Troszkę. Tak. No tak, kolejna super metoda. No taka już też dość popularna, być może część z Państwa zna, część z Państwa stosuje. Jak ktoś stosuje, to zachęcam, żeby się pochwalić i też być może powiedzieć tak ze swojego punktu, jak to działa u Państwa. World Cafe. World Cafe też może w różnych formach funkcjonować. No, tutaj jest to zaproponowane w takiej formule, że właśnie mamy kilka pomysłów, tak, na działanie, które zostały wcześniej zgłoszone, o których wcześniej rozmawialiśmy, sobie spisaliśmy. Mamy po prostu 5 pomysłów i no, to działa też, no, to do tego akurat musi być trochę większa grupa, tak, tutaj właśnie a propos liczebności. To raczej znaczy, no, zadziała, jeśli to będzie 5 osób, tylko wtedy tak naprawdę możemy zrobić maksymalnie 2 stoliki, tak? Założenie jest generalnie takie, że każdy temat, czy w tym wypadku każdy pomysł, który rozważamy, ma swój stolik, ma swojego opiekuna, być może to być osoba, która zgłosiła ten pomysł, najlepiej. I pozostałe osoby w grupie, jest określony czas, no i pozostałe osoby w grupie przechodzą sobie, czy też siadają przy tych stolikach, przy tych pomysłach, w których akurat mają chęć coś dodać, powiedzieć, zgłosić uwagę, tak? Osoba, która jest opiekunem stolika, odpowiada za to, żeby spisywać, prawda, te rzeczy, które padają od tych osób, które przychodzą do nas, tak? Czyli w przypadku pomysłów, no to właśnie te osoby mogą zapisywać za, przeciw, tak, czy jakieś inne uwagi od kolegów i koleżanek, a wszystkie pozostałe osoby właśnie mają swobodę przemieszczania się, tak? Czyli mogą spędzić cały czas przy jednym stoliku, których akurat bardzo ciekawi, ale mogą przejść po 3 minuty do każdego i tylko posłuchać w niektórych, tak? Być może tego, co mówią inni. Oczywiście World Cafe może być używane bardzo szeroko, tak, nie tylko do rozważania pomysłów na działania, ale do dyskutowania tematu. Jest to po prostu metoda też dyskusji, tak, czy tam debaty, więc można to zrobić właśnie na takiej zasadzie, że to są ogólnie tematy w jakimś zakresie, o których chcemy podyskutować, w taki właśnie sposób trochę inny niż usiąść w kręgu i rozmawiać w całej grupie, czy w takiej klasycznej debacie panelowej, tak. To też jest taka właśnie, debata, która też no właśnie jest bardzo demokratyczna i partycypacyjna, no ze względu na to, że właśnie nie zakłada tego, że jest ktoś jeden, kto prowadzi, prawda, czy też kilka osób, które mają coś ważnego do powiedzenia, ale właściwie wszyscy uczestnicy są bardzo równorzędni w tym swoim udziale. Więc w ogóle zachęcam do tego, żeby metodę World Cafe stosować na przykład jako metodę dyskusji. Czy na przykład w klasie, tak? Też w klasie można to stosować, myślę, jeśli mamy jakieś takie istotne tematy. No i tak, no tutaj nie będę wchodził w te zasady, tutaj jeśli Państwo są zainteresowani, to oczywiście można sobie już w szczegółach przeczytać. No tak, tutaj kolejny etap to już jest samo działanie, tak, no, czyli już wiemy dlaczego, wiemy co będziemy robić, podzieliliśmy się zadaniami według kompetencji, tak, w idealnym świecie oczywiście i działamy. No, na samo działanie nie mam jakichś takich specjalnych rzeczy. To, co moje takie wskazówki, które tutaj można stosować, żeby ten wpływ uczniów zwiększyć, no to pierwsza jest taka, żeby to były małe grupy zadaniowe, tak? To znaczy, żeby też takich osób odpowiedzialnych za jakiś mały fragment, ale tych rzeczywiście odpowiedzialnych było więcej. To znaczy, żeby poza być może jakąś główną osobą koordynującą, jakimś liderem całości, tak? Wyznaczać też tych liderów tych małych grup zadaniowych. No bo po prostu wtedy mamy więcej osób takich odpowiedzialnych, więcej osób, które czuje, że są ważne, że mają jakąś rzeczywiście określoną istotną rolę. Tak, zachęcam do tego. No i wtedy, żeby rzeczywiście też ten liderka był odpowiedzialny, żeby sprawdzać, czy dzieje się to, na co się umówiliśmy, i na przykład na spotkaniach, tak, bo to jest drugi punkt, spotkania takie projektowe, monitoringowe, prowadzone przez uczniów, tak, to znaczy fajnie by było, moim zdaniem, gdyby rzeczywiście uczniowie to przejęli od opiekuna. I wiem, znaczy ja osobiście nie miałem takich doświadczeń, ale wiem, że to może dobrze działać już naprawdę w młodym wieku, tak? Znaczy, że jeśli wdrożymy uczniów, czyli na przykład jeśli wcześniej przygotujemy prosty schemat takiego spotkania, tak? Czyli że na przykład na początku spotkania sprawdzamy, które z zadań z harmonogramu na ten tydzień zostały wykonane, tak? Potem zastanawiamy się, dlaczego któreś zadania nie zostały wykonane, tak? No a potem na przykład zastanawiamy się to, co musimy zrobić w kolejnym tygodniu, tak? Żeby się wyrobić. No i taki prosty schemat, jeśli sobie spiszemy, prawda, no to właściwie każdy uczeń wtedy może to poprowadzić, bo on się odbywa właściwie co tydzień czy co 2 tygodnie mamy to spotkanie, tak? To jest ważne. Tak naprawdę fajnie, żeby to uczniowie sami prowadzili. Nie wiem, czy u Państwa to się już dzieje w tych grupach projektowych. Jeśli tak, to super. No, jeśli nie, to zachęcam do tego testu. I oczywiście wiadomo, że jeśli wcześniej tego nie robiliśmy, no to być może te pierwsze spotkania będą trochę chaosem, ale na pewno z tego wyjdziecie, tak? To znaczy właśnie osoby na pewno też same zadbają o to w pewnym momencie, żeby jednak wychodzić z pewnymi rzeczami. No a jeśli nie, to pozwalajmy na błędy, tak? To znaczy, to też jest, myślę, to jest bardzo ważny aspekt partycypacji, tak? To znaczy, żeby czuć, że jestem odpowiedzialny, tak? Za to, co zrobię, albo za to, czego nie zrobię, tak? I żeby móc to, no, też czasem poczuć, tak? Że okej, nie udało się. Albo nie udało się tak, jak chcieliśmy. No to jest bardzo ważne. A często rzeczywiście, no szczególnie w tych działaniach takich bardziej szkolnych, tak, które dzieją się na przykład w ramach samorządu uczniowskiego, no to często wiem, że gdzieś tego, no że czasem po prostu jest taka presja też, że po prostu musi się udać, nie? Że nie możemy po prostu nie zrobić czegoś, bo już się na to umówiliśmy. No i to się później też czasem odbija na samym opiekunie, prawda? Musi coś zrobić za uczniów. No i to, co my też w CEO w ogóle, do czego zachęcamy, tak, no to właśnie to, żeby wprowadzać w pracy z uczniami informację zwrotną, tak, czyli umiejętność tego, żeby komunikować się w taki sposób otwarty i nie nauczyć się czasem mówić o rzeczach, które się nie udały, nie w sposób taki krytykujący, tak, nie krytykujący konkretne osoby, ale też konkretny oczywiście, tak, nie zasypujący, nie zakopując problemów pod dywan. No oczywiście o informacji zwrotnej to osobne szkolenie, ale na stronach CEO jest dużo różnych wskazówek, jeśli ktoś z Państwa jeszcze takiej informacji zwrotnej nie. No i podsumowanie, czyli ewaluacja, to też jest właśnie ważny element tej partycypacyjności, no bo właśnie na tym etapie tak naprawdę możemy również sprawdzić, czy oczekiwania, które sobie ustaliliśmy na samym początku, te marzenia, o których mówiliśmy, prawda, na etapie mapy marzeń się sprawdziły, czy nie, a jeśli nie, to dlaczego. I też zmodyfikować przyszłe działania, prawda? No, czyli że okej, coś może powinniśmy zrobić inaczej, tak? no bo wtedy też jest to poczucie wpływu, no nie, że no dobra, no tym razem rzeczywiście może się nie do końca wszystko tak super udało, ale możemy to zmienić, tak? Jakby nie jest powiedziane, że musimy kolejny raz zrobić dokładnie tak samo. No tutaj tych ćwiczeń ewaluacyjnych jest dużo, więc też już nie, no tutaj akurat takie jedno przykładowe, takie najprostsze rzeczywiście, czyli taka oś czasu, tak, że po prostu rysujemy oś i zaznaczamy te główne kamienie milowe w naszym projekcie, czy te etapy projektu, które realizowaliśmy, a z tym celem, tak, gdzieś na końcu. No i tu właśnie możemy poprosić uczniów, żeby zaznaczyły takie osoby, takie rzeczy, które na poszczególnych etapach właśnie się udały albo się nie udały. Tak. Czy na przykład mogą to być właśnie te osoby, ci liderzy, tak, że właśnie ten lider zespołu jakiegoś małego zadaniowego krótko podsumowuje tę pracę, tak, swojego zespołu, tak, i trochę o tym mówi, tak, a potem słucha od innych, tak, co oni sądzą o tym. To, jaką metodę na tym podsumowaniu Państwo wybiorą, to właśnie nie ma takiego dużego znaczenia. Tych metod jest sporo i w tych naszych publikacjach jest ich tam pewnie z kilkanaście opisanych. Natomiast ważne jest to, żeby to właśnie zrobić, żeby to zrobić po prostu, żeby uczniowie mieli tą świadomość, że ich głos też wpływa na te przyszłe działania, tak? Że w tym wzięli udział. No dobrze. To tak, żeby sprawdzić, czy ktoś z Państwa jeszcze słucha, to mam takie pytanie. No tak, jakie Państwo widzą zalety, a jakie wady partycypacji uczniowskiej w projektach? No jakbym mógł prosić o jakieś kilka głosów. No jakby z plusów, jak i z minusów, co tutaj Państwo widzą. No bo oczywiście i są i wady, i zalety, tak, to jakby nie można się oszukiwać, tak. No tak, no nauka odpowiedzialności, tak, za wyniki, no i nie tylko oczywiście za wyniki, no ogólnie takiej odpowiedzialności, tak, za swoje działania, prawda, za grupę, w której jestem zdecydowany, tak. Tu się zgadzam. No i też wracam też do tego pytania z początku, prawda, czyli czy ktoś miał doświadczenie w etapie edukacji szkolnej, że ma na coś wpływ, tak? To doświadczenie, jak też różne badania pokazują, bo jest bardzo ważne, tak? Jest bardzo ważne w kształtowaniu całej postawy, tak? Czyli rzeczywiście, jeśli w trakcie tej młodości mieliśmy takie doświadczenia, to jest bardzo prawdopodobne, że w wieku dorosłym też będziemy to poczucie odpowiedzialności czuli, tak? Nie tylko będziemy oczekiwali, że ktoś zrobi za nas, że ktoś pomoże, że rząd coś wprowadzi, prawda, i sprawi, że moje życie będzie lepsze, tak? Tylko że tak, to ja odpowiadam za to, tak? Że jeżeli rzeczywiście chcę coś zmienić, to mogę to zrobić sam. To jest postawa, którą no, w większości się wykształca w młodości, no zresztą jak dużą część postaw. To jest postawa, z którą się wychodzi już w dorosłość. Ciężko już zmienić sytuację, jeśli ktoś rzeczywiście wychodzi ze szkoły z poczuciem, że nie mam na nic wpływu. Tak, co tutaj jeszcze się pojawiło? No z wad. No, gdy dorośli na przykład nauczyciele nie chcą włączyć się w pomoc młodym ludziom. No tak, no to oczywiście to zaangażowanie dorosłych jest tutaj potrzebne, tak? I to jakby szczególnie na starcie, tak? No bo jeśli już mamy taką grupę, która w tym funkcjonuje i prawda, już nie, to nie jest pierwszy projekt, który realizują jako tak bardziej partycypacyjnie, czy w ogóle szkoła tak działa, tak, bo są szkoły przecież, które bardzo starają się tą partycypację w ogóle na poziomie funkcjonowania szkoły wzmacniać, no to jest duża rola nauczyciela na samym początku, tak, żeby te ramy stworzyć, no i być, tak, być z uczniami, a jednocześnie nie ingerować, tak, i to jest strasznie trudne, szczególnie na początku. I na pewno wymaga czasu. I na pewno wymaga więcej pracy. Tak więc jakby no jest to w jakiś sposób wada, tak? No bo jasne, że szybciej, sprawniej i efektywniej zrealizujemy projekt, w którym to my, prawda, no zaproponujemy pewne rzeczy, czy będziemy nakierowywać uczniów, tak, czy powiemy, co robimy, kiedy i kto co robi. Tak? No, pójdzie to szybciej, najprawdopodobniej, tak? Szybciej, sprawniej i mniej czasu. Czy jeszcze coś, czy jeszcze jakieś wady, zalety partycypacji? Tak, no na pewno z punktu widzenia takiego właśnie edukacyjnego, tak, to bardzo dużo zalet, tak, no bo właśnie poza tym, co już mówiliśmy, tak, czyli tą odpowiedzialnością, to taka edukacja, uczenie się komunikacji, tak, i uczenie się tego, że ja mogę mieć na coś wpływ, prawda, ale te pozostałe osoby, które są w grupie, no też mogą mieć to oczekiwanie, tak, że ten mój wpływ nie jest niepodważalny właśnie, tak, bo to też jest tak, że często osoby, które na przykład mówią, czy z samorządów uczniowskich, czy opiekunowie samorządu uczniowskiego mówią, no ale jak to, mamy każdy pomysł, każdy uczeń może do nas przyjść z jakimś pomysłem i my to mamy robić? No nie, no oczywiście, że to tak nie jest, że partycypacja nie polega na tym, że ja mam prawo powiedzieć komuś, ej, zrób to i ten ktoś ma się mnie posłuchać, tak? Bo wtedy, no nie, tak nie działa. Znaczy partycypacja polega na tym, że jeśli ja mam pomysł i go zgłaszam komuś, tak, czy tam nauczycielowi, czy samorządowi uczniowskiemu, czy opiekunowi mojego koła wolontariatu, to no, partycypacyjne podejście jest takie, że masz fajny pomysł, zapraszam Cię na najbliższe spotkanie na przykład samorządu uczniowskiego, opowiedz o tym pomyśle, ale też powiedz, ile czasu Ty poświęcisz na ten pomysł, jak Ty się możesz zaangażować. Czy ty możesz być liderem na przykład tego projektu, prawda? Więc no na pewno to nie polega na tym, że my mamy obowiązek spełniać wszystkie pomysły czy zachcianki uczniów, tak? Mamy jako osoby, które wdrażają partycypację, powinniśmy potraktować te głosy poważnie i wesprzeć uczniów w ich zrealizowaniu, ale oczywiście nie robić za. No tak, no właśnie. No tak, no tutaj jeszcze parę głosów się pojawiło, że to są metody właśnie przygotowujące do dorosłości jak najbardziej i takiego poważnego traktowania. Tutaj pani Bogusława zwróciła uwagę, że właśnie trudno jest czasem przekonać samorządowców, wójta do ważności pomysłu, czy no tutaj właśnie, że czasem są potrzebne środki pieniężne. Tak, no to oczywiście, jasne. To są, można powiedzieć, takie okoliczności zewnętrzne, prawda, które gdzieś czasem blokują pewne pomysły, natomiast to są też okoliczności, które jak najbardziej powinniśmy brać pod uwagę na przykład w tych pokojach, tak, kiedy przechodzimy przez te pokoje Walta Disneya, no to no możemy na to zwracać uwagę, prawda, że pomysł zgłoszony wymaga 2000 zł, których nie mamy po prostu. I albo wymyślimy, jak je zdobyć, albo po prostu pomysł niestety no, nie będzie zrealizowany. No dobrze, ze względu na to, że już powinniśmy się zbliżać do końca, to jeszcze chciałbym powiedzieć o takich drobnych wskazówkach, czy takich, można powiedzieć, wyznacznikach partycypacji, tak? To jakby co to znaczy, że jest dobra partycypacja, że się partycypacyjne jest właściwe. Czyli tak, przede wszystkim, jeśli mamy jakąś grupę, z którą pracujemy, i to niezależnie, czy to jest grupa projektowa, 10-osobowa, czy to jest cała szkoła, jeśli mówimy o samorządzie uczniowskim, tak, to jeśli podejmujemy się tego, to wszyscy, których dotyczy ten temat, powinni móc być włączeni na tych samych zasadach, tak? Czyli jakby, no, to jest trochę z definicji, tak? No, partycypacja właśnie zakłada to, że wszyscy, tą równość, no, to partnerstwo, tak? Więc tutaj nie możemy stwierdzić, że na przykład, no, dyrektor no, nie powinien stwierdzić, że chce włączyć uczniów w podjęcie decyzji o na przykład wewnątrzszkolnym ocenianiu, ale zapraszam do tego tylko uczniów z bardzo dobrymi ocenami, na przykład, tak? No, bo oni są, prawda, mądrzy, oni na pewno mają coś do powiedzenia, więc to ich chętnie wysłucham, chętnie ich tutaj porad posłucham, natomiast no, tych z gorszymi ocenami, no to umówmy się, nie warto słuchać. No nie, no to oczywiście jest już wbrew tej podstawowej zasadzie, tak? Czyli jeśli chcemy mieć podejście partycypacyjne, to zawsze ono powinno być równe, równościowe, tak? I partnerskie. Z tą pełną świadomością, tak? Że okej, to zawsze być może ktoś przyjdzie na spotkanie, kto być może powie coś głupiego, tak? Albo kto, być może przyjdzie ktoś, kto zupełnie będzie mówił o czymś innym. No to jest ryzyko pewne, tak? Ale, no, ale to niestety jest konieczne. No tak, no właśnie te zasady podejmowania decyzji, czy to mówimy o wyborze celu, czy pomysłu na projekt, czy mówimy o wydatkowaniu na przykład środków z budżetu szkoły, niezależnie co za decyzja, czy co za sprawa, no to wcześniej musimy zadbać o to, że wszyscy rozumieją, jakie są te zasady, tak? Czyli wszyscy wiedzą, że no na przykład, żeby wybrać pomysł na projekt, najpierw zbierzemy wszystkie pomysły w burzy mózgów od was, potem metodą pokojów Walta Disneya omówimy krótko każdy z waszych pomysłów, zbierzemy za i przeciw, a następnie metodą na przykład głosowania wybierzemy jeden, który zrealizujemy, tak? To te zasady trzeba wprowadzić przed, upewnić się, że wszyscy je rozumieją, wszyscy się na nie zgadzają, tak? Żeby też później nie było takiej sytuacji, no, że ktoś poczuje się właśnie no, jednak wykluczony, no bo on myślał, że to będzie inaczej wyglądało, tak? Albo że no właśnie, że te wszystkie pomysły, które zgłoszą, to będą uwzględnione, tak? A pani nie powiedziała, że będziemy później, że wybierzemy jeden, tak? A ja zgłosiłem 5, no i dlaczego realizuję tylko jeden? No więc to jest bardzo ważne, żeby właśnie później nie tworzyć takiego poczucia, że ktoś mnie oszukał, nie? No coś takiego, co w ogóle właśnie to ta autentyczność jest bardzo ważna, tak? To znaczy nie można tutaj, no największym grzechem partycypacji, znaczy największym grzechem złej partii jest właśnie pozorność, tak? Jeśli czujemy, że chcemy rzeczywiście tą partycypację prowadzić, to lepiej tego nie robić, bo po prostu więcej szkody niż pożytku przyniesie, tak? Zdecydowanie, zdecydowanie. No tak, metody są dostosowane do wieku potrzeb osób, tak? Czyli to jak to robimy, czy robimy właśnie te metody, stosujemy te metody, zaproponowałem, w jakiej formule, czy może jakieś inne, prawda? No warto się zastanowić, czy nasi uczniowie, być może nawet z nimi je omówić, tak? Właśnie wspólnie, tak? No słuchajcie, w jaki sposób chcemy zdecydować, tak? No i tak, no, że właśnie partycypacja dotyczy realnych i istotnych decyzji, tak? To znaczy ciężko mówić o partycypacji w zakresie tego na przykład, czy nie wiem, no nie wiem, organizujemy Mikołajki i uczniowie mogli zdecydować o tym, jakie sobie prezenty kupią na Mikołajki, tak? No to jest dość oczywiste, tak, że uczniowie sobie o tym zdecydują. Jest to takie jakby podkreślanie, że to jest jakaś partycypacja, no jest trochę właśnie nadużyciem, tak? Jakby jeśli mówimy o partycypacji, to mówimy o realnych, istotnych sprawach, realnych, istotnych decyzjach, w które osoby są włączone, tak? Osoby też muszą czuć tą wagę, tak? Bo inaczej, jeśli tego nie czują, no to nie ma tego efektu, wpływu, tak? Jeśli ktoś mi mówi, że mam podjąć jakąś mało ważną decyzję, no to mówmy się, nie czuję, że ktoś mnie traktuje poważnie. Więc to jest bardzo ważne, żeby to były kwestie realne i istotne. No w przypadku projektu, no to rzeczywiście wybór tematu projektu jest realny i istotny, tak? Co jeszcze? No tak, no właśnie, a to co już mówiłem, tak, no czyli, że partycypacja nie oznacza, że każdy głos musi być uwzględniony, tak, i to też warto gdzieś w tych zasadach, jeśli mówimy, tak, wcześniej te zasady, też warto powiedzieć, tak, że partycypacja nie oznacza, że wszystko co powiecie, wszystkie pomysły, które powiecie, i zrealizujemy, no nie, to tak nie działa oczywiście, znaczy rozważymy te pomysły, prawda, ale niekoniecznie zostaną wprowadzone w życie, a to, czy zostaną wprowadzone w życie, no to zależy od tego właśnie, co wy sami na przykład zdecydujecie, albo jakie mamy możliwości finansowe. Być może inne jeszcze jakieś kryteria, tak, tutaj warto podać na samym początku, żeby właśnie nie było takiego poczucia, że ktoś jest rozczarowany. No i to, co jest strasznie ważne, tak, czyli jeśli już mówimy uczniom, że o czymś wspólnie zdecydujemy, że ustalimy pomysł na projekt razem, no to się z tego już nie wycofujemy. Tak, to znaczy nawet jeśli nie jesteśmy usatysfakcjonowani z tej decyzji, tak, to już nie ma znaczenia. Zrobienie czegoś takiego, że najpierw mówimy, no to wspólnie wybierzemy sobie pomysł i w ogóle fajnie, No ale potem jak uczniowie wybiorą pomysł taki, który nam się nie podoba, to jednak trochę się rakiem z tego wycofamy i próbując podać jakieś różne argumenty, bo wiecie, bo to jednak ten pomysł taki, no nie mamy jednak tych pieniędzy, no powiedzieliście, że je zjeżdżecie, ale no ja w to nie wierzę do końca, nie? No to jest najgorsza rzecz, znaczy to jest najgorsze, co można zrobić, nie? To niszczy poczucie wpływu na długo, bardzo długo. Więc dlatego też to jest poważna sprawa, tak? To znaczy, jeśli rzeczywiście się decydujemy na takie podejście partycypacyjne w projektach naszych, które realizujemy, no to z pełną też, no jednak tutaj odpowiedzialnością, tak, że być może to pójdzie w stronę, w którą niekoniecznie my chcemy, żeby poszło, nie? I że to też jest w porządku. I że właśnie, no nie będziemy w to ingerować już, tak? Znaczy, no, co powiedzieliśmy A, powiedzieliśmy B, więc wymagam, znaczy no zwracam na to uwagę, no bo po prostu no to się czasem zdarza niestety, tak? I jakby czasem to się zdarza i to jest bardzo złe. No i też właśnie taka, no że ta dobra partycypacja też zaczyna się od takiego ogólnego nastawienia, tak? I takich małych spraw. Ja tak mówię w kontekście, no nie wiem, samorządu uczniowskiego, prawda? Nie ma możliwości partycypacji uczniów w działaniach, powiedzmy, takich pozalekcyjnych, tak? Jeśli na lekcjach nie czują, że są słuchani. Tak? Jeśli ogólne nastawienie, prawda, nauczycieli w szkole jest takie, że ja mam zawsze rację, że prowadzą lekcje w sposób taki bardzo autorytarny, tak? No to ja nie oczekuję, że uczniowie poza lekcjami będą aktywni. I tak samo w przypadku projektów, tak? No jeśli ogólnie lubimy rządzić, prawda, lubimy trzymać wszystko w garści i trochę traktujemy uczniów tak, no, przedmiotowo, tak, że my tutaj jednak wymyślamy, a nagle sobie wymyślimy, no dobrze, to może spróbuję tej partycypacji, tych technik partycypacyjnych, no to raczej będzie ciężko, nie? No bo uczniowie już raczej wiedzą, że to jest trochę niespójne z tym, co robimy na co dzień, nie? Więc po prostu takie nastawienie, że chcemy słuchać uczniów, że ten głos jest dla nas ważny na co dzień, tak? W lekcjach, które prowadzimy, w tych relacjach pozalekcyjnych, że to jakby to musi być spójna całość, nie? No dobrze, słuchajcie Państwo. To jeszcze na sam koniec. Już właśnie no przeszliśmy te rzeczy, które chciałem Państwu dzisiaj zaprezentować, tak? Czyli prośba o to, żeby sobie przypomnieć, ja jeszcze może krótko za chwilę przypomnę, jakąś rzecz taką, jedną, którą po dzisiejszym webinarium chcą Państwo zastosować w swojej pracy. Niekoniecznie to musi być jakieś ćwiczenie, może jakaś jedna drobna rzecz. No, to jest coś takiego, z czym kończycie to webinarium. Uważacie, że to był dobry pomysł, coś, co Was może zainspirowało, albo chcecie wprowadzić w życie. No, przypomnę krótko, co się działo. Mówiliśmy o tym ogólnie, czym jest partycypacja na samym początku, a potem przeszliśmy przez kolejne etapy projektu. Na każdym z tych etapów proponowałem no, takie ćwiczenia, które ja lubię, które mi się sprawdzają. Czyli, jeszcze raz przypomnę, była mapa marzeń na tworzenie grupy, był kwiatek też na tworzenie grupy, później na wybór celu, identyfikację potrzeb, był spacer badawczy, była mapa okolicy, później na etap planowania był socjogram i były pokoje Walta Disneya i był World Cafe było. Ja też mówiłem trochę o różnych wskazówkach, o czym należy pamiętać w trakcie działania. No i też jako przykład ewaluacji była oś czasu. No i na sam koniec też mówiłem właśnie o kilku, no też krótko mówiliśmy o zaletach i wadach partycypacji, dlaczego warto ten czas poświęcić dodatkowy tą naszą pracę. No i na sam koniec mówiłem o tych takich drobnych wskazówkach tej dobrej partycypacji, no co jest potrzebne, żeby nam to się udało. Tutaj właśnie już się wypowiadają. Bardzo, bardzo dziękuję. Widzę, że Mapa marzeń się dość podobała paru osobom i Pokoje Walta Disneya, tudzież Kapelusze, tak, bo to jakby można w dwóch. No ale tutaj widzę, że Spacer badawczy też paru osobom się podoba, więc bardzo się cieszę, że coś myślę, że dobrze jest stworzyć oś czasu na samym początku, oczywiście, no tak, to jak najbardziej. Oś czasu, tak, bo tutaj oś czasu była jako metoda podsumowania, ale oczywiście jak najbardziej na początku przy planowaniu też jest ważna. To się zgodzę. No dobrze, no, cieszę się, że udało się to tak wymyślić, że większość Państwa wychodzi z jakąś przynajmniej jedną konkretną metodą, ciekawą. No ja ze swojej strony bardzo, bardzo... No chyba, że są jeszcze jakieś pytania, no właśnie. Może ktoś jeszcze ma jakieś pytanie. Chętnie odpowiemy. Ja zachęcam oczywiście, gdyby ktoś z Państwa miał jakieś pytania odnośnie tych metod, to ja z chęcią mogę poradzić coś. Szczególnie te metody badawcze są mi bliskie mojemu sercu i głowie. Tutaj jakby jest mój mail, gdyby ktoś z Państwa chciał się skontaktować, to zapraszam. No nie widzę, na razie nie widzę żadnych pytań. A jeszcze chwilkę poczekamy, może się komuś coś przypomni. A jeśli ktoś już nie ma pytań, no to bardzo dziękuję i życzę miłego wieczoru. Uwaga techniczna, nie dajemy zaświadczeń. To znaczy, no tak, no, ale myślę, że Pani Grażyno, jeśli Pani poprosi tutaj koordynatorów, to za udział mogą wystawić zaświadczenie. Patrzę na Annę. Proszę po prostu się zgłosić mailowo. To myślę, że się uda. No dobrze, to w takim razie bardzo, bardzo dziękuję i do widzenia.